Czy przeżyłbyś wyłom przechowawczy w fundacji SCP? Nie, nie, najpewniej nie. W końcu sama fundacja przechowuje ponad 6 tysięcy różnych anomalii, a duża część z nich jest w stanie pozbawić cię życia w parę sekund. Ale na pewno ciekawi was, jaką macie dokładnie szansę na przeżycie ucieczki setek obiektów spod pieczy badaczy tej tajnej organizacji. Na podstawie konceptu tego, że w fundacji coś może pójść nie tak, powstała nawet w 2012 roku gra SCP Containment Breach, w której jako członek klasy D omijasz najpopularniejsze skipy w próbie ucieczki z naszpikowanego niebezpieczeństwami ośrodka. Ale tym, czy przeżyłbyś Containment Breach taki jak w grze, zajmiemy się trochę później. Więc oglądajcie do końca. A przynajmniej do tego momentu, który jest w opisie, nie wiem. Bo w końcu fabuła tamtej gry jest dość nierealistyczna względem fabuły uniwersum na SCP-Wiki. Nie żeby fabuła na SCP-Wiki też była realistyczna, ale no wiecie, o co mi chodzi. Według gry w ośrodku, w którym dzieje się akcja, znajduje się wiele niepowiązanych ze sobą obiektów, które nigdy, nigdy nie powinny znajdować się w jednym miejscu. To trochę jak jajecznica z ketchupem. To jest możliwe. Ale jeśli to zrobisz, to wszyscy spojrzą się na ciebie, jakbyś właśnie wymordował połowę populacji Wenezueli. Co w sumie nie jest takie dalekie od prawdy, bo sam wyłom przechowawczy w tej placówce wiąże się od razu z wieloma ofiarami śmiertelnymi. Mamy tam przecież takie potworki jak SCP-682, SCP-049, SCP-106, czy słynny SCP-173 z SCP-096 pilnującym mu pleców. Jeśli jesteś którymś z tych uprzywilejowanych typków, to masz odrobinę większą szansę na przeżycie, ale oczywiście o wiele większe prawdopodobieństwo mamy na to, że jesteś zwykłym szarym pracownikiem fundacji, albo co gorsza, członkiem klasy D, a w takim razie grozi ci śmierć za samo oglądanie tego filmu. Tak czy siak, realistycznie biorąc tę sytuację, jaką masz szansę na przeżycie, jeśli w twoim ośrodku przechowawczym nagle zaświeci się czerwona lampka i alarm zacznie być głośniej niż ofiara łamacza kości udowej? Spójrzmy na fakty, tylko i wyłącznie na fakty. Na SCP-Wiki znajduje się skatalogowanych 6533 raportów SCP. Ta liczba cały czas rośnie i teraz jest pewnie o wiele większa, bo raportów jest coraz więcej, a pomysłów pisarzy na Wiki jeszcze więcej. No i oczywiście mówię tutaj tylko o obiektach z angielskiej filii. Mamy jeszcze setki innych na zagranicznych filiach, między innymi tej polskiej. Zajebiste rzeczy piszą. Załóżmy, że masz naprawdę dużego farta na start i w twoim ośrodku znajduje się tylko jeden obiekt SCP. Jeden. Jedyny. Weźmy jeszcze pod uwagę fakt, że wiele anomalii z tych 6000 to nie obiekty, a na przykład wydarzenia, tak jak w przypadku SCP-4444 czy SCP-5000. Obiekty zneutralizowane, tak jak SCP-3999, albo obiekty przechowywane poza regularnymi placówkami SCP, tak jak SCP-2316. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Tak dla zasady powinniśmy wtedy odjąć gdzieś 500? 1000 obiektów SCP, żeby wziąć pod uwagę wszystkie te możliwości, ale do obliczeń zostaniemy przy liczbie 6533. Dla zaspokojenia waszej ciekawości posłużę się wyszukiwarką tagów na SCP-Wiki. Gdy autor napisze swojego SCP i opublikuje go, przydzielane są mu odpowiednie tagi. Obiekt jest klasy Euclid? Dajemy mu tag Euclid. Jest humanoidem? Tak, humanoid. Fred? Tak, Fred. Hotel? Trivago. W ten sposób, analizując całą listę, możemy wyliczyć, ile dokładnie masz procent szans na spotkanie danego typu SCP i tym samym, jaką masz szansę na przeżycie tego całego pajzru. Tak więc, jak bardzo jesteś w dupie? Zacznijmy od klas obiektów. Bezpieczne, Euclid i Keter, które oznaczają, jak ciężko jest zabezpieczyć daną anomalię. Nie oznaczają one, jak bardzo jest ona niebezpieczna, ale często idzie to ze sobą w parze. Tak więc, bezpieczne obiekty zwykle nie stanowią żadnego zagrożenia, jeśli samemu nie zaczniesz ingerować w ich działanie. Zamknięte w pudełku raczej nie uciekną. Obiekty Euclid mogą być świadome i z tegoż samego pudełka uciec, dzięki czemu mogą być dość nieprzewidywalne. Obiekty Keter to obiekty zaś, które z całą pewnością uciekną z pudełka i naprawdę ciężko będzie je z powrotem tam wcisnąć i na pewno przy okazji się poparzysz próbując. Istnieją inne klasy, takie jak Apollyon, obiekt, który zniszczy pudełko, wszystko dookoła i spowoduje koniec świata. Taumiel, który jest pudełkiem, a także wiele innych oznaczone jako klasy ezoteryczne. One na przykład zrobią więcej pudełek, przeniosą pudełko do innego świata, nasrają do pudełka, sprawią, że to ty będziesz pudełkiem i wiele więcej. Okazuje się, że z tych 6533 anomalii najwięcej jest obiektów klasy Euclid, bo aż 2526. To oznacza, że kiedy usłyszysz alarm o wyłomie twojej kochanej anomalii, masz aż 38,67% szans na to, że spotkasz obiekt, który będzie sam miał możliwość poruszania się i podejmowania jakiejś decyzji. I będziesz mógł napotkać pewne trudności w ominięciu go. Najlepiej ocenianymi raportami o tagu Euclid są SCP-173, rzeźba,
SCP-049, Lekarz Plagi, Klatka Schodowa, SCP-087, Nieśmiałek, SCP-096 i Obiekt z Morza Czerwonego, SCP-093. Bardzo fajna historia. Obczajcie sobie na drugim kanale, jeżeli chcecie. A jeżeli nie chcecie, to mogę zrobić film na ten kanał. Bo czemu nie? Mogę zrobić 8 filmów na jeden temat. Więc jeśli nie przeszkadza ci spotkanie któregoś z tych albo całości 2526 SCP klasy Euclid, to raczej sobie poradzisz. Natomiast jeśli masz wątpliwości, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Drugą najczęściej wybieraną klasą dla skipów jest klasa bezpieczna, która stanowi aż 33% wszystkich SCP. Obiektów bezpiecznych jest 2158. Jeśli nie kopniesz go, nie użyjesz go, albo nie zrobisz tej konkretnej rzeczy, która go aktywuje... Tak, wiem, o jakiej rzeczy myślisz. To ten obiekt najprawdopodobniej cię nie zabije. Ale nadal jest szansa. W najlepiej ocenianych bezpiecznych obiektach odnajdziemy m.in. mechanizmy SCP-914, SCP-5000, dlaczego? Łaskotkowego potwora SCP-999, Ronalda Reagana pociętego podczas mówienia, albo Boga, Panaceum, Żelaznego Dana, Maszynę do Szczeniaczków, czy Rzecz, która cię zabija. Tak więc osobiście uważam, że to jest chyba najlepsza opcja dla każdego uciekiniera podczas wyłomu przechowawczego. Natomiast tutaj też nie jest tak kolorowo. Z jednej strony mamy niby uroczego potworka, który na pewno poprawi ci humor, kiedy dookoła ciebie wali się cały budynek, a z drugiej wibrator, który może zdezintegrować ci odbyt. I całą resztę ciała przy okazji też. Najmniej wybieraną klasą, oprócz ezoterycznych, jest za to klasa Keter, stanowiąca 17,83% wszystkich SCP, a więc około 1165 obiektów, które pewnie skopią ci dupsko tuż po ucieczce. Na liście Keterów mamy m.in. SCP-682, gada trudnego do zniszczenia, SCP-106, staruszka, maskę dzierżawczą, Abla, budowniczego misia czy starego człowieka znikąd. Spotkanie z dużą częścią Keterów wiąże się z naprawdę bolesnym końcem. Żeby było śmieszniej, te 17% to nie jest tak mało, jakbyście sądzili. W ogólnym rozrachunku macie mniejszą szansę na przegranie rosyjskiej ruletki niż spotkanie któregoś z SCP klasy Keter. Tak więc, jeśli ktoś kiedyś by postawił was przed ultimatum, rewolwer z jednym nabojem czy spotkanie z losowym obiektem SCP, wiecie co jest lepsze. Oczywiście pomijamy tutaj fakt, że taki Abel czy SCP-2316 znajdują się w osobnych desygnowanych strefach przechowawczych, ale nawet mimo to szansa na przeżycie jest dość niska, jeśli nie jesteś wysoko postawionym naukowcem albo nie masz przy sobie broni. No właśnie, ale nie na wszystkie SCP zadziała broń, prawda? Jeśli sądziłeś, że obiekty SCP to tylko jakieś potworki, które da się zastrzelić i mieć problem z głowy, to muszę cię zawieść. Aż 616 raportów na SCP-Wiki posiada tak zagrożenie poznawcze. Wystarczy, że doświadczysz obiektu którymś ze swoich 5 zmysłów, aby być pod jego wpływem. I o ile nie masz w planach użycia broni do pozbycia się zawartości swojej czaszki, to niestety nie pomoże ci ona w uniknięciu starcia z anomalią będącą zagrożeniem poznawczym. Wpływ zagrożeń poznawczych nie zawsze musi być śmiertelny, ale jak dowodzą Nieśmiałek, Dzierżawcza Maska, czy zła kompozycja, która zmusza obserwatora do ukończenia jej własną krwią, może doprowadzić do twojego przedwczesnego końca. Na inne skipy, takie jak na przykład SCP-4205, In the Eyes of the Beholder, wystarczy tylko spojrzeć, a umrzesz natychmiastowo. Nie wiem, jak duże to będzie pocieszenie, ale raportów z tagiem wrogi albo drapieżny jest tylko kolejno 287 i 185, więc w granicach 4% wszystkich obiektów. No ale taki Nieśmiałek nie ma ani jednego, ani drugiego tagu, a jak wiemy, spotkanie z nim do najprzyjemniejszych też nie należy, więc kiepskie to pocieszenie. No i nie zapominajmy o 295 skipach, które są oznaczone tagiem Scenariusz klasy K, czyli w skrócie zawierają w sobie lub mogą wywołać jeden z wielu scenariuszy końca świata, na które jest mniej lub bardziej przygotowana fundacja. Ciężki orzech do zgryzienia, wiem, ale trzeba było o tym pomyśleć zanim znalazłeś się w tym walącym się ośrodku i zanim w ogóle zatrudniłeś się w tym całym bajzlu. Chyba, że się nie zatrudniłeś, tylko zaciągnęli cię siłą za zbrodnie wojenne, które nawet nie współczuję. Wow, gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, kiedy dzisiaj rzucę nawiązanie do zbrodni wojennych, miałbym teraz 2 złote. Co nie jest dużą ilością, ale dziwne, że wydarzyło się to 2 razy. Tak czy siak, mam nadzieję, że do fundacji przyczłapałeś sam, bo nie wiem, jesteś jakimś psychologiem czy specjalistą od humanitarnego obchodzenia się z anomaliami. Wtedy mam dla ciebie naprawdę dobrą wiadomość. Prawie 1/4 wszystkich SCP jest oznaczona tagiem humanoidalne. I w okolicach 1/4 i 1/5 stanowią kolejno skipy oznaczone jako sentient i sapient, czyli skipy odczuwające i świadome, ludzkie wręcz, zdolne do myślenia i pojmowania filozoficznych konceptów itd. Oznacza to więc, że masz mimo wszystko całkiem dużą szansę na spotkanie anomalii, która przynajmniej odrobinę będzie przypominała człowieka, albo będziesz w stanie się z nią dogadać. Czy to lekarz Plagi, Kain, czy któryś z małych panów doktora Wonder
Entertainmenta albo SCP-239, jeśli kiedyś wybudzi się ze śpiączki, możesz mieć szansę na dojście do porozumienia i w miarę bezproblemową ucieczkę. Dobra, to skoro mniej więcej wiemy, czego możesz się spodziewać podczas wyłomu przechowawczego w placówce z jednym SCP, jakie masz szanse, jeśli tych SCP będzie więcej? Czy przeżyłbyś sytuację, w której znalazł się główny bohater gry SCP Containment Breach? Wiecie zapewne dobrze, jak prezentuje się fabuła tej gry i przebieg jej akcji. Nieuzbrojony członek klasy D znajduje się w placówce pełnej wielu obiektów SCP i musi po kolei zdobywać kolejne karty dostępu, aby utorować sobie drogę ucieczki. Kolejno przez trzy strefy. Light Containment Zone, Heavy Containment Zone i Entrance Zone. W każdej strefie znajdują się inne obiekty SCP. Wszystkich obiektów, z pominięciem obiektów Joke, jest 31. Podzielone one zostały na 4 kategorie. Pomocne, czyli takie, które nie zabiją cię, chyba że naprawdę się postarasz, a wręcz będą mogły ci pomóc. Nieszkodliwe, które mimo że w normalnych warunkach mogłyby być groźne, w grze nie są dla ciebie zagrożeniem. Szkodliwe, które zabiją cię, jeśli wejdziesz z nimi w kontakt i nie unikniesz ich działania, ale same z siebie nie będą chciały cię zabić. No i ostatecznie anomalie wrogie, które aktywnie będą próbowały cię uśmiercić. Te obiekty są najgroźniejsze w grze i sprawią najwięcej trudności w ominięciu. Ale w każdej z trzech stref znajduje się inny zestaw anomalii, więc każda strefa daje ci inną szansę na spotkanie każdej z nich. Parę osób teraz będzie się zastanawiać, dlaczego do cholery SCP-682 i SCP-035 znajdują się w kategorii nieszkodliwe. Albo dlaczego SCP-079 znajduje się w kategorii szkodliwe. Pamiętajcie, że teraz analizujemy stricte ułożenie tych obiektów w grze, a nie w uniwersum Fundacji. Tak więc, jakkolwiek SCP-682 w uniwersum jest naprawdę kurewsko groźnym monstrum, w grze nie mamy okazji go spotkać twarzą w twarz i nie stwarza on dla nas zagrożenia. Mimo że pod koniec gry mamy okazję ujrzeć jego fragment na horyzoncie, więc w teorii on tam gdzieś jest. Tak samo SCP-079 normalnie nie stwarza zagrożenia dla nikogo, ale w grze jest w stanie chamsko zamknąć się na zawsze w wielkiej przechowalni, co skutkuje marnym końcem dla gracza. Dobra, i załóżmy teraz, że nie masz żadnych sposobów na obronę i nie masz najmniejszego pojęcia, jak działa każdy z tych obiektów, więc jesteś łatwo narażony na ich działanie. Załóżmy też, że przy przechodzeniu przez każdą strefę możesz napotkać tylko jeden obiekt SCP i będziesz zdany całkowicie na jego łaskę. Najwięcej obiektów będziesz miał okazję spotkać w Light Containment Zone. Jest ich bowiem aż 19. Jeśli weźmiemy pod uwagę obiekty wrogie i szkodliwe, masz aż 52% szansy na napotkanie czegoś, co cię zabije. Możesz zostać zwabiony przez niedokończoną kompozycję, która nakłoni cię do dokończenia jej własną krwią. Możesz zostać uszkodzony przez zbyt częste przechodzenie przez korytarze SCP-970. Albo skopany na śmierć przez cienie w SCP-205 lub demoniczne istoty po założeniu SCP-1499. Oczywiście nie zapominajmy o aż czterech wrogich anomaliach, które mogą cię śledzić i gonić za tobą, aż nie pozostawią cię martwym. Rzuć monetą. Jeśli wypadł orzeł, nie żyjesz. Jeśli reszka, przetrwałeś. Taką mniej więcej masz szansę na przeżycie w starciu z losową anomalią w Light Containment Zone. Jeśli jednak odejmiemy z naszej listy anomalie szkodliwe i uznamy, że wiesz, że nie należy ich dotykać, albo wiesz, że koło tego miśka zrobionego z uszów należy przebiec jak najszybciej, bo inaczej wyrośnie ci 1000 uszu i umrzesz, to twoje szanse na przeżycie gwałtownie wzrastają, bo w tym momencie tylko 21% obiektów stanowi dla ciebie jakiekolwiek zagrożenie. Resztę możesz ominąć albo wykorzystać dla swoich celów. Sytuacja zmienia się odrobinę w momencie wejścia do Heavy Containment Zone. Tutaj przechowywane są zdecydowanie poważniejsze i cięższe obiekty SCP, no pun intended. Jest ich o 6 mniej niż w Light Containment Zone i niektóre się powtarzają, bo możemy tu też spotkać lekarza plagi, rzeźbę czy staruszka. Dochodzą nam jednak takie zagrożenia jak nieśmiałek w kategorii szkodliwych, ale nie wrogich SCP, bo nie będzie aktywnie próbował nas zabić, dopóki nie spojrzymy w jego twarz. A także plaga zombie, dzierżawcza maska, czy ta pieprzona trumla, jak ja jej nienawidzę. Wszystkich śmiertelnych SCP w grze na tym etapie mamy 8, czyli aż 61% szans na spotkanie któregoś z nich. Jeśli mamy to szczęście spotkania tylko jednego z nich oczywiście. Jeśli jednak odejmiemy obiekty, które da się ominąć, czy to poprzez niewchodzenie do ich przechowalni, bądź nie patrzenie na ich twarz, to szansa na pewną śmierć spada o połowę, bo aż do 30%. Przy czym większość zagrożeń to znane nam już z wcześniej wrogie obiekty, które przeplatają się przez całą grę. Tym samym Heavy Containment Zone jest najbardziej obfitą w śmiertelne zagrożenia strefą. Przy Entrance Zone jesteśmy już praktycznie przy wyjściu i niebezpieczeństwa spadają do minimum. Na tym etapie mobilna formacja operacyjna Nine-Tailed Fox zdążyła już zabezpieczyć SCP-173, więc to jest o jeden skip mniej. W tej strefie mamy ich tylko 6. Dwa wrogie, które towarzyszyły nam przez wcześniejsze etapy, o ile oczywiście nie zabezpieczyliśmy wcześniej staruszka, a także 3 nieszkodliwe i jeden pomocny. Mamy zabawkę Erika, SCP-066, SCP-682, który widoczny jest przez chwilę po ucieczce na zewnątrz jedną z bram, SCP-860,
który jest w stanie tyleż zaszkodzić, co nam pomóc, a także automat do kawy SCP-294, który jest w stanie wiele nam ułatwić rozgrywkę, jeśli brakuje nam przedmiotów leczących. Chyba że poprosimy go o kubek lawy na przykład, to wtedy nie ma co liczyć na szczęśliwe zakończenie po wypiciu go. Debilu. Losując jeden obiekt z tych sześciu, mamy dokładnie 1/3 szansy na trafienie na obiekt aktywnie wrogi. Zwizualizować sobie to najlepiej można poprzez rzut kością. Jedno albo dwa oczka, nie żyjesz. Jeśli wyrzucisz od 3 do 6 oczek, masz farta i natrafiłeś na jeden z nieszkodliwych obiektów. Oczywiście powinniśmy jeszcze doliczyć problematyczny fakt tego, że MFO zastrzelą cię na miejscu, jeśli cię tylko zobaczą, a także fakt, że niektóre obiekty potrafią przemieszczać się między strefami, ale nie wiem, jak uwzględnić takie matematyczne miszmasze w Excelu, więc dajcie mi się napawać radością, że przynajmniej wyszło mi to, co mi te wyszło teraz. Tak więc mam szczerą nadzieję, że to trochę rozjaśniło wam sprawę tego, czy przeżylibyście wyłom przechowawczy w Fundacji SCP, albo scenariusz z gry SCP Containment Breach. Odpowiedź na to pytanie najprawdopodobniej nadal brzmi nie, ale przynajmniej wiecie, jaką macie dokładną szansę na spotkanie czego. Jeśli spodobał wam się ten materiał, to zachęcam serdecznie do zostawienia pod nim pozytywnej oceny i komentarza, co sądzicie o całej tej sytuacji i czy osobiście uważacie, że przeżylibyście spotkanie z tym SCP, albo z jakimkolwiek SCP. No i oczywiście zasubskrybuj koniecznie, jeśli tego nie zrobiłeś. Na co czekasz? Dziękuję wam za uwagę, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.